Ze mną pan Marek Woch. Jesteśmy na lubelskim terenie, województwo lubelskie. I dzisiaj pierwsze wydarzenie. Trzymamy kciuki za kolejne już tego typu wydarzenia. Ale gmina Hanna i dzisiaj zjazd bezpartyjnych samorządowców. Jakie są idee, jakie są cele, jakie są pomysły, jakie są nadzieje? Szanowni Państwo, zebraliśmy się tutaj pod szyldem bezpartyjnych samorządowców. Proszę Państwa, to jest federacja różnych stowarzyszeń z różnych regionów kraju i mamy przedstawicieli z Dolnego Śląska, pan prezydent Robert Raczyński, pan marszałek Krzysztof Maj, Dolny Śląsk, który pełni funkcję wicemarszałka. Mamy również przedstawicieli Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, pana radnego Konrada Rytela, ale też i wiceburmistrza dzielnicy Ochota z Warszawy. Mamy też przedstawicieli z województwa łódzkiego, województwa opolskiego, z małopolskiego. To są struktury bezpartyjnych samorządowców, które wchodzą w skład Federacji Bezpartyjnych Samorządowców. I pod tym namiotem wspólnym podjęliśmy decyzję z panią wójt, panią Grażyną Kowalik, żeby właśnie na terenie małej wioski powiedzieć o problemach służby zdrowia, o lekarzach POZ-u, których tak naprawdę nie ma na tych terenach, pomimo zapewnienia lokalu, pomimo remontów lokali, żeby mieszkaniowo właśnie zadość uczynić, właśnie komfortowe warunki do pracy, to jednak mamy problem służby zdrowia i o tym chcemy powiedzieć. Chcemy powiedzieć o oświacie, gdzie pani wójt Grażyna Kowalik przeprowadziła reformę, zlikwidowała kartę nauczyciela. Efekty widzimy w tle. Efekty widzimy, dzieci uśmiechnięte, bawią się, szkoły nie są pozamykane, bo czasami słyszymy taki zarzut, co nie znaczy, że karta nauczyciela jest tak naprawdę zła, bo niektórzy mówią zła albo dobra, ale to jest uproszczenie tematu, więc my chcemy pokazać realną sprawczość właśnie pani wójt, ale proszę państwa, mamy kilkunastu wójtów, mamy starostów, mamy wiceburmistrzów, mamy wicestarostów, mamy radnych, proszę państwa, różnych właśnie struktur, żeby właśnie podyskutować, że tylko i wyłącznie na poziomie samorządności możemy realnie rozpatrywać sprawy dnia codziennego, trudności i potrzebują samorządowcy nie tyle czeków plastikowych, proszę Państwa, z poszczególnymi sumami, tylko oczekują podmiotowego traktowania przez różnych interesariuszy, bo proszę Państwa, no, należy zauważyć, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 97 wprost wskazuje, że wójt to jest organ władzy, starosta to jest organ władzy, marszałek to jest organ władzy, jak również rząd jest organem władzy publicznej i ja nie bardzo rozumiem, dlaczego jest takie poczucie wśród samorządowców, że wójt czuje się gorszym organem władzy publicznej niż, załóżmy, minister konstytucyjny, gdzie tak naprawdę są równorzędnymi partnerami o różnych kompetencjach, na które się składają właśnie wykonywanie poszczególnych zadań. I mamy dzisiaj szczególny dzień, który, proszę Państwa, nie był zaplanowany, bo mamy dwa tak naprawdę obrazy rzeczywistości samorządności. Jeden obraz, że niektórzy koledzy samorządowcy protestują pod Sejmem ze względu na różne okoliczności polityczne, natomiast samorządowcy w województwie lubelskim, bezpartyjni z różnych regionów, postanowili porozmawiać merytorycznie, postanowili wskazać na te bolączki, co nie znaczy, że protesty nie są też narzędziem demokracji w danym kraju, natomiast to też pokazuje, że jednak uważamy, że właśnie dyskusje merytoryczne z praktykami, z tak naprawdę przedstawicielami mieszkańców, którzy dostali bezpośredni mandat, no jednak powinien ten głos w dyskursie politycznym być brany pod uwagę, a nie podmiotowe takie nie do końca traktowanie. Dolnośląskie to kolebka bezpartyjnych samorządowców. Czy tutaj organizacja konferencji w Hannie, gmina Hanna, województwo lubelskie, to też taki pomysł zasiania ziarenka, żeby również i województwo lubelskie miało w swoich władzach reprezentantów? Proszę Państwa, tak naprawdę kolebką od kilkunastu lat, pan prezydent Raczyński już od 2006, proszę Państwa, tą flagę bezpartyjności tam zasadził, że tak powiem. W województwie lubelskim, proszę Państwa, ja zasadziłem w 2015, kandydując do Senatu. Prezydent Lubina, dodajmy jeszcze. Prezydent Lubina, Robert Raczyński, proszę Państwa, nie mylić z Lublinem, proszę Państwa, to też pokazuje, że kilkaset kilometrów pan prezydent przyjechał na spotkanie właśnie województwa lubelskiego, żeby podzielić się swoimi doświadczeniami tej bezpartyjności, bo jak zauważymy dzisiaj na sejmik województwa lubelskiego, tam nie ma bezpartyjności, są partie polityczne, takie czy siakie. Ja nie oceniam, ale uważam, że 50% osób, które nie głosuje, musi mieć reprezentanta tak naprawdę i uważam, że w ramach tych 50% niegłosujących, jeżeli pojawi się alternatywa bezpartyjnych samorządowców, to wówczas mieszkańcy oddadzą swój głos, tak jak oddali na mnie głos w wyborach do Senatu w 2015, że ja, proszę Państwa, od mieszkańców Państwa właśnie tej ziemi
ziemi bialskiej między innymi, ale powiatu radzyńskiego również, otrzymałem kilkanaście tysięcy głosów jako kandydat bezpartyjny, bo wówczas już wiedziałem, że jest to pomysł, żeby nie uwikływać się w partie polityczne jako organizacja. Ja nie mam nic przeciwko partiom politycznym. Jest to narzędzie do wykonywania, do sprawowania władzy, ale nie bardzo rozumiem, dlaczego ma mi ktoś odbierać właśnie możliwość kandydowania jako kandydat bezpartyjny, a też pojawiają się takie pomysły, żeby z Komitetu Wyborczego Wyborców nie było możliwości kandydowania, tylko z partii politycznej. Ale ja nie chcę być w partii politycznej. Ja chcę wyrażać swoje poglądy jako wolny człowiek, podmiotowo, do mieszkańców, bez legitymacji, a nie czekać na dyrektywy, proszę Państwa, z jednego miasta albo z jednego biurka jakiegoś gabinetu, proszę Państwa. Myślę, że nie jesteśmy na takim etapie cywilizacyjnym, żeby być, proszę Państwa, ciągle poddanymi. A nie uważa Pan, Panie Marku, że jednak wyborca jest prostym człowiekiem, zresztą jesteśmy prostymi ludźmi, widząc nazwiska na listach wyborczych, mimo że pod szyldem bezpartyjnych, to i tak uważa, że jest to partia. Mało tego, partia, którą sam Pan wspomniał, nie jesteście za mocno widoczni w mediach ogólnopolskich, nawet w sondażach poparcia partii politycznych, i to skutkuje tym, że no, nie oddam głosu na kogoś, kto i tak nie wejdzie do jakiegoś gremium. Tak, tylko że uważamy, Szanowni Państwo, tak, że praca pozytywistyczna i od podstaw praca. I jeżeli, proszę Państwa, udało się na Dolnym Śląsku, realnie sprawują władzę dzięki temu, że mają bezpartyjnych radnych, to pomimo, że partie polityczne mają wiele więcej osób w tych radach, to, proszę Państwa, nie sprawują władzy. Marszałkiem jest marszałek Cezary Przybyski, jest bezpartyjnym kandydatem. Teraz uwaga, i to jest po wyborach 2018. Mazowsze, jeden radny bezpartyjny decyduje, że jest koalicja PSL, Platforma Obywatelska. Właśnie to on jest języczkiem, proszę Państwa. I my uważamy, że w województwie lubelskim dzisiaj jest układ taki. 7 plus 7 plus 18 plus 1. Partie polityczne 4 wprowadziły. I teraz uważamy, że jeżeli mamy 5 okręgów i mamy szansę przy Państwa pomocy... Lubelski. Oczywiście mówię o lubelskim. Chociażby dzisiaj przyjechała telewizja regionalna. Państwo jesteście z Radio Bipe. Pozdrawiam słuchaczy, proszę Państwa. To znaczy, że gdzieś jednak ta świadomość, ta praca pozytywistyczna jest dostrzegana. To, że wysłaliśmy do wszystkich gmin, proszę Państwa, zaproszenie, informując o naszej inicjatywie, proszę Państwa. Ponad 200 gmin w naszym województwie. Wójtowie dowiedzieli się o naszej inicjatywie. Wielu przyjęło zaproszenia. Chcą uczestniczyć, chcą posłuchać doświadczeń innych regionów. I ja uważam, że jesteśmy na przełomowym etapie w województwie lubelskim. Właśnie to, co pan redaktor podkreślił, żeby pokazać, że w województwie lubelskim również jest możliwość kandydowania z list bezpartyjnych, bo dotychczas kilkudziesięcioletnia narracja jest taka, że tylko można kandydować z partii politycznej, że w szkołach nie uczymy, jesteśmy na terenie właśnie tutaj dzieci bawiących, no w szkołach nie uczymy, że można, obywatel może komitet wyborczy założyć. Ja jak zakładałem swój komitet wyborczy wyborców na senatora, to pukano się w głowę, że co ty wochu, bez partii politycznych, jaki komitet? W ogóle ludziom tłumaczyłem, że to jest możliwe w porządku prawnym. I ja uważam, że właśnie poprzez działanie i dzisiaj po tych wielu latach w mojej działalności, ale która się rozszerza, ja już nie muszę nikomu tłumaczyć, że jestem bezpartyjnym, że nigdy nie miałem legitymacji, co ja nie znaczy, że ja mam przeciwko, że ktoś ma. Tylko chcę być alternatywą, jeżeli wyborcy zdecydują, tylko wyborcy muszą mieć do wyboru, że jest kandydat partyjny i bezpartyjny, ale tą szansę dotychczas tak średnio mi dawano i również innym uczestnikom tej debaty.